naszym cyklu Tajemnice Mistrzów Polskiej Perkusji fenomenalnym faktem jest to, że każdy z nas jest kompletnie innym bębniarzem. Często jest też tak, że już po samym zestawie, czy nawet po samych naciągach, jesteśmy w bardzo łatwy sposób w stanie rozpoznać, kto teraz będzie grał na perkusji. Jeśli widzimy zestaw na lewą stronę, jeśli widzimy poobklejane naciągi i generalnie, że wszystko jest takie troszeczkę jakby ledwo trzymające się, to znak, że w studiu jest Max Psuja. Max dzisiaj opowie o różnych sytuacjach studyjnych, o tym, jak się w nich odnajdywać, jak sobie z nimi radzić i jak też radzić sobie z nimi w czasie, kiedy go na przykład wcale tak dużo nie mamy. Max też zdradzi dzisiaj wiele swoich tajemnic na to, jak dobrze pracować swoją stopą, jak dobrze rozgrywać dwójki, bo naszym skromnym zdaniem jest w tym absolutnym mistrzem. Cyryl Skiba, zapraszam. Max Psuja, cześć piona. Cześć. Spotykamy się dzisiaj z Maxem w takiej nietypowej dla nas dosyć sytuacji, bo będziemy dzisiaj dużo kręcić przy tych bębnach, bo Max trochę lupów dzisiaj przyniósł. No i jakby cała nasza dzisiejsza historia to jest na temat tego, jak się odnaleźć w różnych sytuacjach muzycznych. Musicie wiedzieć, że Max strasznie dużo płyt nagrywa. To jest człowiek, do którego dzwoni się i mówi się: Max, za dwa dni 40 numerów. Nie no, przesadzam. Słuchaj, no przez ten cały COVID, to przez to przystopowało wszystko u ciebie, czy jednak trochę nagrywałeś? I znaczy nagrywanie w sumie nie przystopowało, bardziej oczywiście koncertowanie. Koncerty, wiadomo, nie, ale no całe szczęście akurat pod kątem takim twórczym, czy też właśnie, nie wiem, takiego siedzenia w studiu, czy nagrywania, to nie, no w sumie wręcz nawet był taki moment, że nawet to się zintensyfikowało, bo tak naprawdę, no myślę, każdy korzystał z tego czasu. Tak, no wiele osób właśnie... To tak, gdybyś miał wymienić, teraz mamy wrzesień 2020 roku, to co teraz nagrywasz, nad czym pracujesz, albo co zamknąłeś ostatnio? Co zamknąłem ostatnio? Teraz wszystko jest takie... Paulina Przybysz na przykład. Jest i w sumie to nie jest zamknięte jeszcze. Okay. Znaczy, no bo pracowałem z Pauliną przy poprzedniej płycie, która w sumie wyszła stosunkowo niedawno. A teraz pracujemy dalej. Okay. Nad czymś nowym. Co tak dalej się... jeszcze? Teraz co takiego? Będzie rzecz, która powstała po Lily Hates Roses. Okay. Ale to są plany zasadniczo na... Kamil i Kasia. Słucham? Kamil i Kasia, tak. Ale to są plany na przyszły rok bardziej, pod kątem przynajmniej takim koncertowym. Cały czas z Holakiem rzeczy, chociaż tutaj głównie właśnie mniej siedzenia przy bębnach, chociaż właśnie też z Holakiem to są bardzo często takie sytuacje, że po prostu... Są jakieś na spontanie nagrywki, w ogóle pierwszy raz słyszę jakiś numer i po prostu trzeba coś szybko wykminić. Właśnie, Max uderzył w sedno naszego dzisiejszego spotkania, czyli
Szybki telefon, szybka reakcja, musimy szybko się czegoś nauczyć, szybko odnaleźć się w jakiejś nietypowej sytuacji. Na przykładach dzisiaj trochę o tym opowiemy. To, co wysłuchaliśmy przed momentem, no to to jest, umówmy się, jakiś tam beat, dobrze buja, i zbudowałeś pod niego brzmienie, które, no właśnie, jakie jest? Znaczy właśnie, no tak, to jest taka sytuacja typu, że dopiero co słyszałem tego loopa i no to był taki intuicyjny ruch, żeby zagrać coś takiego, bo... Bo buja, jest hip-hop. Tak, no jednocześnie jest, to brzmi hip-hopowo, w tym sensie, że ma tą taką loopową strukturę, ale z drugiej strony jest tam gitara, no nie? Więc można to ugryźć na dwa sposoby, że można spróbować to zagrać tak stricte hip-hopowo, na przykład właśnie tak powiedzmy oldschoolowo, na zasadzie jak to grałem w sumie teraz, że no to był taki klasyczny ala hip-hopowy beat, no tylko grane na żywych bębnach ze swingującą stopą. No a można też to by było spróbować grać może jakoś powiedzmy bardziej nowocześnie hip-hopowo. Chociaż ja nie jestem zazwyczaj fanem, przynajmniej w kontekście takich loopów, do takiego skrzywiania tych bitów, bo oczywiście jest to też jakaś tendencja i spoko temat. Ale no nie wiem, tu wydawało mi się, że adekwatnym byłby raczej jednak taki po prostu straight ahead. No i co dalej? Czy jakby będziemy się bawić teraz tym loopem dalej, czy na przykładzie kolejnego opowiadamy właśnie, o innym brzmieniu i o innym sposobie zagrania tego? Ja może spróbuję właśnie zagrać do tego jeszcze coś innego, żeby zobaczyć, czy może ewentualnie jednak pasuje coś innego niż to, co grałem teraz. No to lecimy. Spróbujmy, no. Jak dla mnie tutaj te kombinacje są trochę chyba dowodem na to, że no nie wiem, znaczy oczywiście wszystko zależy też od producenta w sumie, znaczy jeśli ja bym miał decydować w tej sytuacji, no to jednak wybrałbym tą pierwotną wersję, bo po prostu chyba w tym przypadku nie ma sensu udziwniać z tymi tam różnymi takimi tam... Mhm. Jako człowiek doświadczony właśnie pracą w studiu i pracą z różnymi ludźmi, wytłumacz nam, czy często jest tak, że kontaktuje się z tobą producent, jesteś perkusistą, który ma swoje określone brzmienie, czy raczej musi się dostosowywać, w sensie, że dostajesz zestaw, że tak powiem, wytycznych i musisz się jakoś dostosować do tego, czy raczej jest tak, że o, dzwonimy po Maxa, bo Max to jest taki i taki styl konkretny, nie? Jak to jest? Kurde, znaczy mam nadzieję, że w sumie tak nie jest do końca właśnie z tym, że mam jakiś tam styl konkretny, bo znaczy okej, fajnie jest mieć swój flow i tak dalej, i to jest istotne, żeby to odnaleźć w sobie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jak się nagrywa, to trzeba tak zatracić się w tym, znaczy w muzyce w ogóle, i raczej tak zrezygnować z własnych celów na rzecz większej całości tego całego obrazu muzyki, nie? No bo oczywiście, no nie wiem, do tego można tutaj grać chopsy, nie wiem, no można tutaj to tam robić i to może być spoko, ale no niekoniecznie dla muzyki, no nie wiem, jeśli tutaj jeszcze coś by miało się jeszcze innego dziać, nie, no bo oczywiście tutaj mamy do czynienia z takim suchym gitarowym loopem, ale no
Do tego mógłby dojść oczywiście wokal, jakiś bas czy coś, no i już by się zrobiło trochę mniej miejsca na te bębny, więc jednak trzeba by było trochę się poskromić, nie? Więc tak wracając do tego pytania, no to wydaje mi się, że trochę tak w studiu to trzeba być trochę takim aktorem, że tak powiem, perkusyjnym, czy znaczy w przypadku grania na bębnach, nie? Że trzeba tak po prostu... Nie wyczuć wiem. Naturę piosenki, tak, wyczuć naturę ten kompozycji. Materiał źródłowy, że tak powiem, też zastanowić się na tym, jakie są korzenie czegoś, no nie? Bo oczywiście można te fundamenty przekręcać i można wywalać coś na drugą stronę, tylko że wydaje mi się, że wpierw trzeba znać ten fundament, żeby móc potem jakby te zasady gry naruszać jakoś, czy odwracać coś, bawić się nie wiem, no, bawić się konwencją, nie? Sięgniemy po drugi przykład? Sure. Okej, okay, to teraz spróbujemy z troszeczkę innym brzmieniem. Co innego się na werblu wydarzy? Przed chwilą mieliśmy szmatkę, teraz ląduje tam tamburyn. No tutaj w tym przypadku mam trochę zagwozdkę, bo numer brzmi dość elektronicznie, ale pomyślałem sobie na początku, żeby zagrać taką perkusję trochę tak, jakieś takie indie, alternative, taka elektronika, coś takie, że takie drobna taka mikroperkusyjka, że tak powiem, tylko tak po prostu cykająco, pykająca. Bo te wszystkie dźwięki są też takie mikro tam, nie? Taka mikro, elektronika, minimal, coś w tym stylu, nie? Więc pomyślałem o czymś takim, no, najprostszym, co może być w sumie. Co jest u ciebie, Max, powiedz, z dostosowywaniem sprzętu jakby też do różnych sytuacji, które się od ciebie wymaga? Czy jakby masz pełną chatę różnych gratów i różnego arsenału, czy jednak stawiasz na minimalizm? No w sumie dwojako, no bo mam pełno gratów, ale no stawiam na minimalizm pod tym kątem, że tymi gratami się nie zawalam no może nie tyle... Grając w samym zestawie, tak? Bo zasadniczo, nie wiem, grając tego typu rzeczy, które teraz grałem, no to tak naprawdę można się sprowadzić tylko do stopy werbla, hi-hatu i tam, nie wiem, rajda czy coś. Ale rozumiem, że jakby domowy arsenał pozwala ci na to, żeby móc w czymś wybierać, tak? A jaka była taka najdziwniejsza sytuacja, którą od ciebie oczekiwano? W tych naszych rozmowach poza studiem, w innych kontekstach zdarzało się, że była opowieść na przykład o kiełbasie i gazecie na przykład, nie? Żeby wydobyć super tłusty sound. Oh my goodness. Dla ciebie? Jakieś takie nietypowe sytuacje?
Znaczy, taka nietypowa, bo też trudna i niecodzienna, no to była taka sytuacja, jak musiałem nagrywać bębny na taśmę. I dogrywałem już do gotowego utworu, który nie był nagrany do klika. I jeszcze musiałem nagrać to na taśmę, no czyli raczej nie robić jakichś cięć Nie da szczególnych. się nic przesuwać potem w gridzie, nie? No i to było. O Jezu, to było trudne zadanie, bo pamiętam, że facet, z którym nagrywałem, on już znał ten numer dobrze i tak stał obok mnie i tak pokazywał, kiedy to tempo będzie fluktuować. Także okej, okay, teraz troszeczkę zwalnia, a teraz będzie przyspieszać trochę ten numer. Ale to było ciężkie zadanie, no bo no nie wiem, w sumie numer, który był stosunkowo prosty, no nagrywałem długo, no bo no A niestety. jeśli chodzi o stylizacje muzyczne jakieś, czy było tak, że wiesz, od ekstremum do ekstremum, od muzyki kompletnie minimalnej, powiedzmy improwizowanej, jakieś też po, nie wiem, ekstremalny death, nie? Miałeś takie rzeczy? Tak, znaczy te takie metalowe korzenie, no to już mam troszeczkę, znaczy metalowe korzenie mam i będę miał, ale Temat przerobiony. ten etap już jest troszeczkę za mną, ale w sumie nie do końca, bo na przykład produkowałem też z takim death black metalowym zespołem ostatnio płytę i też Który jesteśmy nazywa się? In Twilight's Embrace. No. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo sympatyczny zespół. I też bardzo się cieszę z tej drogi, którą przybyli, bo naprawdę coraz bardziej są tacy świadomi. Tak, ta muzyka jest Śmiem naprawdę twierdzić, że nawet spoko. jest to tytuł, który nawet dla ludzi, którzy nie siedzą w tym klimacie, zaczyna się już być coraz bardziej kojarzony. No, także szacun dla chłopaków, że mają na tyle otwartą głowę, żeby do Maxa pójść z prośbą o Tak, pomoc. bardzo mi miło w ogóle, że Ekstra. właśnie zaufali. No, to jest Ja bardzo, myślę, bardzo że teraz spoko. czas na trzeci loop i trzecią sytuację przed tobą, Alright. okej? Barbel wystarczająco nisko. Max, bardzo serdecznie Ci dziękuję za te trzy teraz pokazy, za te trzy sytuacje. Kto podgląda Maxa na Instagramie, to wie, że Max pięknie umie sadzić double role wszelkiej maści, dwójki, także chciałbym, żebyś teraz został Ty i kamera i pokazał, jak to dobrze zagrać. Okej? Okay? Jesteśmy umówieni? Jasne. Dobra. To prawda, dwójki to jest taki temat, który lubię bardzo. Muszę przyznać, że nawet czuję się chyba swobodniej grając dwójkami niż po prostu poruszając się jedynkami po całym zestawie. Jakoś tak naturalniej nawet mi jest, nie wiem, implementować po prostu te dwójki. Przy przejściach czy w groove'ach. To jest coś takiego, nad czym dużo pracowałem, bo raczej to wynikało z tego, że na początku to było moją słabością, właśnie dwójki, no bo naturalne jest to, zwłaszcza na początku, że po prostu nie kumamy jeszcze, jak korzystać z przywileju grawitacji i tego, jak pałka odbija się od membrany i jak pracuje z bębnem. Dlatego też właśnie duży nacisk postawiłem na to, żeby przesiedzieć nad tymi dwójkami. I też, co dla mnie jest istotne, bo gram na zestawie zazwyczaj nastrojonym na tyle nisko, że tego odbicia zasadniczo nie ma. I wiele z tych rzeczy po prostu muszę wygrywać raczej z nadgarstka, raczej po prostu jakby forsować ten rebound, tak zwane to odbicie od membrany, no nie?
No i no i też z tą wspomnianą stopą, to też jest tak, że ta tech, nie wiem, to, że jakoś tam względnie szybko gram na tej stopie, chociaż nie czuję się jakimś turbo zawodnikiem w tym temacie, to bardziej wynikało z tego, że dużo z tych ćwiczeń, które robię, jakby mają w sobie parę elementów zebranych w sobie, czyli mogę jednocześnie pracować nad techniką gry na stopie i powiedzmy nad dwójkami czy tam rolami na werblu. No i zasadniczo tutaj nie odkryłem Ameryki, szczególnie jeśli o to chodzi, no bo gram zasadniczo to, czego uczył Alan Dawson i potem też propaguje Thomas Pridgen. I to jest na przykład granie takich rzeczy typu dwójki, albo nie wiem, niech będzie na przykład five stroke roll. No. To jest taka rzecz, którą ćwiczę w zasadzie regularnie. Stopa gra taki, stopa razem z hi-hatem gra taki ala sambowy rytm, taką sambową bazę. No i po prostu five stroke roll na werblu. Tutaj też można na przykład, polecam nawet takie improwizowanie z tym ćwiczeniem, czyli na przykład granie na różnych elementach zestawu, albo na przykład mieszanie technik w takim sensie, że na przykład zaczynamy od gramy tylko cały czas tego five stroke roll od prawej ręki, albo gramy tego five stroke roll na zmianę jedynkami albo dwójkami, tego typu rzeczy. Także mogę chwilę po prostu zademonstrować no taki przykład tego, co ja robię w zasadzie na co dzień przy bębnach. Robimy dwójki. Co jest istotne w tym, to, że jakby sami sobie jesteśmy metronomem w przypadku takiego ćwiczenia. Czy możemy być, bo możemy oczywiście grać to z metronomem i to warto robić, ale no przez to, że oprócz tego, że gramy po prostu taki rudyment klasyczny, no to gramy ten sambowy podkładzik i jakby sami musimy też pilnować, żeby wszystko było tak... no względnie równo po prostu w kontekście całości, nie? No bo granie tylko i wyłącznie na werblu jest jakby takim ćwiczeniem bez kontekstu. Ale w tym przypadku można też właśnie eksperymentować. Nie wiem, można też kombinować ze stopą. Na przykład oprócz tej samby możemy spróbować coś takiego. Jeszcze jedno ćwiczenie mam takie właśnie rudymentarne, a jednocześnie takie, które może też właśnie pozwala też troszeczkę rozwinąć tą prędkość na stopie i co jednocześnie jest całkiem istotne, to, że to jest ćwiczenie, które jest takie swingujące, więc też można tutaj pracować właśnie nad swingowaniem stopy, co jest bardzo istotne dla mnie. W kontekście grania muzyki hip-hopowej, nawet takich klasycznych hip-hopowych bitów, bo
tam zasadniczo, no, moim zdaniem, przynajmniej bez tego swingowania stopy, to dużo, dużo z tych bitów może brzmieć bardzo kanciato. To jest w sumie też taka wariacja na temat takiej szkoły Chambersa i tego, jak on pokazywał, w jaki sposób on pracuje nad swoją techniką grania na stopie. Dobra, to jeszcze mam do pokazania wam taką szybką rzecz. Jest to takie ćwiczonko, które pokazywał Thomas Pridgen. I ono w zasadzie łączy sobie te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, i to ze szkoły Alana Dawsona i te patenty Denisa Chambersa. No i właśnie typowe po prostu zagrywki Thomasa Pridgena. No, on jest jednym z lepszych, jeśli chodzi o taką szybką pracę na pojedynczej stopie. Także spróbuję wam zagrać. Też spróbować grać razem z Rajdem, żeby nam to ułatwić jakoś. Mamy nadzieję, że Max zainspirował was dzisiaj do kombinowania trochę z brzmieniem, zainspirował was do grania tych połamanych, płynących też rytmów hip-hopowych. Jest w tym naprawdę bardzo dobry. Zachęcam was też do tego, żeby śledzić każdego z naszych bębniarzy na Instagramie, na Facebooku. Tam dużo ciekawego materiału się pojawia. Rzeczy, które możecie śmiało włączać do waszych codziennych sytuacji ćwiczeniowych i po prostu próbować. Tak jak powiedział Sławek Tokłowicz w jednym z naszych odcinków w cyklu Tajemnice Mistrzów Polskiej Perkusji. Jeśli sobie z czymś nie radzisz, musisz to ograć, koniecznie. Tak było z dwójkami Maxa. Mam nadzieję, że to jest nauczka dla was na dzisiaj. A do zobaczenia w kolejnym odcinku, który powstał dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cyryl Skiba, pa pa!